Mieszkańcy Tychów będą mieli drugi wodny plac zabaw. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na budowę nowego, większego obiektu w parku Jaworek. Pomysł na stworzenie drugiego takiego miejsca powstał już ponad 2 lata temu. To efekt dużego zainteresowania mieszkańców parkiem w Paprocanach. Ten plac zabaw był na tyle popularny, że gromadził nie tylko Tyszan, ale również osoby spoza Tychów przyjeżdżały z dziećmi właśnie po to, by mogły skorzystać z atrakcji tego wodnego placu zabaw. Dodam jeszcze, że my go wybudowaliśmy w 2012 roku i on został uznany przez amerykański portal, który nagradza różne inwestycje w przestrzeni miast, za jeden z 10 placów zabaw na świecie, jakie powstały, najlepszych placów zabaw, jakie powstały w 2012 roku. Nowy plac zabaw będzie większy niż obecny. Na 400 metrach kwadratowych pojawi się około 20 wielobarwnych urządzeń do zabawy. Pojawią się też m.in. elementy wykonane z drewna. Będą trochę inne urządzenia, m.in. przez to, że mamy ten mostek nad nim, to możemy zrobić tam rodzaj takiego wodospadu, kaskady spływającej wody. No jest trochę inaczej ukształtowany jakby w terenie, bo na Paprocanach mamy te płaskie powierzchni. Tutaj, tak jak powiedziałem, jest to pozasłaniane takimi górkami. Miasto ma projekt, teraz czeka na oferty firm, które wybudują plac. Termin zgłoszeń upływa 26 października. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na tę budowę około 4 milionów złotych. Cała inwestycja, która powinna być gotowa w przyszłym roku, kosztować będzie 7 milionów złotych.